Cześć młody, co powiesz o Szpilu? Nareszcie growy, że nie umiał się doczekać. Ale ja z tą pierwszą kolejką. Żaden gospodarz nie wygrał Szpila. Ja, ale teraz gromy u siebie i widzę to, że będzie pierwsze wygrano gospodarza w tym sezonie. Oby to pykło. Ta drużyna ma potencjał, ale młodzi muszą się ze sobą jeszcze zgrać. Teraz Kiida szczęścia brakło. Bochyn lata strzelił, Igor Elvra nie trafił. Elvra nie strzelił, ale druga połowa, widziałeś. Zimno, krew i brama. Dobra, słuchaj, idziemy, bo mamy wycieczkę. No nie wiadomo skąd. Dzień dobry. Witamy. Jesteśmy zapisani na wycieczkę łodziami. Już sprawdzamy. Prowadzimy statystyki. Skąd Państwo przyjechaliście? Z Lublina. Lublin, piękne miasto. Byłeś tam ostatnio jak na Ukrainę, że jechał. Starówka mocie cudno, ta brama krakowska, no fajnie to mocie. Jesteśmy z Lublina, nie z Lublina. Przyjechaliśmy na mecz, ale najpierw chcemy pozwiedzać. A na mecz, to mi się podoba, no, że Miedziowi. Z Miedzi na Szpil, ale oni spadli. Ale my jesteśmy z Zagłębia. Zagłębie też spadło. Jesteśmy z Lublina. No, Lublin, piękne miasto. Nieważne, może zacznijmy już zwiedzać. No to zapraszam gości z Lublina do zwiedzania. Jak Państwo widzą, są my przy łodziach. Ostrożnie proszę wliść. Na ta ławeczka bych Was zaprosił. Drodzy Państwo, ta nasza sztolnia wykuto 220 lat temu, równe. Czyli w tym roku mamy taki wielki geburstak, jubileusz. A zrobiono ją po to, żeby odwodnić kopalnię. Bo górnicy nie radzili sobie z tą wodą, co loła się z wierchu, co ze zoli nam tu wpływała. Bez tuż ten kanał, ten reden, ten nasz minister górnictwa dawnych Prus wymyślił. No i tak go kopali 64 lata. Wszystko wykute w litej skale. Siłą mięśni górników. Taki potężny wysiłek daje także historyczne efekty. A u nas górnicy w kopalniach jeżdżą Land Roverami. No to w piątek na boisku życzę Wam powodzenia. Land Roverów tam nie ma, a siła ludzkich mięśni się przydaje. To żeby Wasi nie mieli w drugiej połowie tak jak Wy, Teroski. Przed oczami nocima, a mgła. Super wycieczka, dziękujemy. To my dziękujemy i zapraszamy na kopalnię Guido. No, atrakcji to macie tyle, że na pewno wrócimy. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie, szczerze. Ty, a wiesz, kiedy jest najwięcej ludzi pod stadionem w Lublinie? Na meczu. Nie, jak jest giełda.